kochani, w tym wyjątkowym miejscu, z tym wyjątkowym tłem, z tym wyjątkowym pogłosem szumu morza, chcę wam opowiedzieć o wyjątkowej rzeczy, o wyjątkowym prezencie, jaki można zrobić kobiecie. Kobieta to jest taki cud natury, któremu byle czego nie można kupić. Bo jak kobiecie kupisz byle co, czyli na przykład bukiet 7 czerwonych róż, to się okaże, że twój romantyzm pochodzi z czasu twojego prapradziadka i już dawno wyszedł z mody. Dlatego informuję was, drodzy cudowni, wspaniali mężczyźni, że istnieje szansa zrobić kobiecie wyjątkowy prezent. Wyjątkowy prezent ma być czymś nieprzeciętnie romantycznym. Wyjątkowy prezent ma być wyciągnięty z najpiękniejszej literatury. To ma być coś jak Antoine de Saint-Exupéry w Małym Księciu robi wyjątkowy prezent. Małemu księciu robi prezent, książę się sam domaga prezentu. Ten prezent ma być wyjątkowy, ma być to. To ma być baranek, to jest wyjątkowy prezent. I ten Antoine de Saint-Exupéry, właściwie pilot, główna postać, daje wyjątkowy prezent małemu księciu. Daje mu takiego baranka, o jakim on marzył, dokładnie takiego. I kochani, i informuję was, że istnieje też taka możliwość. Możecie swojej ukochanej zrobić wyjątkowy prezent, kupić jej marzenie, wyobrażenie najpiękniejszego ciuszka, najpiękniejszej rzeczy, czegoś tak wspaniałego, czego ona się nie spodziewa, a jednak marzyła o tym od lat. I dlatego, kochani, taka możliwość istnieje. I powiem wam w tajemnicy, wprawdzie idą tacy, co mnie będą podsłuchiwać, ale niech się dowiedzą, trudno, że istnieje możliwość zrobienia kobiecie prezentu, którego nie zapomni do końca życia. I to prezentu, na który cię stać. A więc idziesz do sklepu, najlepiej odzieżowego, najlepiej luksusowego, tylko wpierw masz znać rozmiar garderoby, którą nosi twoja ukochana. I teraz idziesz do tego sklepu i kupujesz swojej ukochanej najlepiej tuzin. Jeszcze lepiej dwa tuziny. Owszem, może być mendel, ale mendel to nie jest ta dobra liczba. Dwa tuziny. Jak jesteś skromniej, stoisz finansowo, to kup 12 plus 1, tuzin plus 1, 13 niezwykłych, mięciutkich, niepoślizgowych, pamiętaj, niepoślizgowych. Są czasami, można dostać kolorowe, w różnych kolorach, niepoślizgowe, prześliczne wieszaki na ubrania. I te wieszaki na ubrania pakujesz na prezent w pudełko najlepiej i dajesz swojej ukochanej. Tekst do tego możesz dołożyć również odpowiedni. Możesz do tego dołożyć romantyczny tekst, że po przeczytaniu małego księcia chciałeś jej dać najpiękniejsze ubrania, które będzie zbierać. I to nie jedno. Nie jedno, pamiętaj, kobiecie, nie kupujesz jednego baranka i jednego wieszaka. Kupujesz co najmniej 12 wieszaków na ubrania. One mają być odpowiedniego rozmiaru. Nie 49, żeby jej nie rozpychało bluzeczek, tylko właściwy jej rozmiar. Zazwyczaj to jest 44.
to nie jest proste, pamiętaj. I to nie mają być czarne plastiki, ani te metalowe, takie te z pralni pożyczone. To mają być śliczne wieszaczki z takim puszkiem antypoślizgowym, kolorowe lub białe, żadne buroszare. Pamiętaj, żadne szarobure. Bywają też w kompletach kolorowe. Nie będę podawał marki, gdyż w niektórych sieciach handlowych one są specjalnie przygotowywane, spakowane, bo oni wiedzą, że kobietę można uszczęśliwić czym? Dając jej marzenie. No i dlatego pamiętaj, jak dasz gotowca, to zawsze tak, żeby zatrzymał sobie ten, no, jak coś kupię, kobiecie kupię jakiś ciuch, jakieś obliekło takie tego, to zachowaj zawsze ten rachunek, żeby to można było wymienić na inny rozmiar, inny typ. Natomiast przy wieszaczkach nie musisz zachować, ona będzie szczęśliwa. Ty też, bo będziesz miał czym je zapełnić.